Cześć, siemano mordeczki, witajcie, z tej strony Boryś, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 17, oczywiście seria od Bizona do Leksiona. Dzisiaj tak bardziej smutno, bo halo halo panie Stasiu, no pana Stasia nie ma na radyjku z nami dzisiaj, panu Stasiowi dałem wolne, bo musi się tam parę spraw w mieście pozałatwiać, więc tak mówię, a niepotrzebny mi jest, zrobię sobie akcję wapnowanie ogólnie, poniedziałek jak zawsze wiecie, jest ciężko i nagrywam to dość późno. Bo myślałem, że jednak nagramy coś z panem Stasiem, no ale tak serio to naprawdę nie wyszło, bo coś internet dzisiaj naprawdę zrywa, cały czas od rana nie miałem do południa, czekałem i teraz znów wyrzuciło internet, gdy już pan Stasiu miał być, więc no troszeczkę z tym słabo dzisiaj jest, więc muszę sobie nagrać po prostu singla. Ogólnie mordeczki, jedziemy robić akcję wapno. Jak sami widzicie, Bredal, bardzo serdecznie z tego miejsca chciałem podziękować rolnikowi VN-owi. Linki oczywiście do chłopaków zostawiam wam w opisie, tam sobie zobaczcie co chłopaki działają. Przerobił mi troszeczkę tego Bredala i sami zresztą zobaczycie, będziemy sobie ogólnie robić tutaj to pole po lewej strunie mojej. Jedziemy generalnie teraz po wapno. Mamy wapno, znaczy najpierw wezmę wapno, zobaczymy ile tego wezmę i rozliczę się z nimi troszeczkę później. Ogólnie na cukrowni jest wapno, czyli tam na sklepie, ale to zaraz sobie na spokojnie pojedziemy. Dzisiaj tak późno się wziąłem, bo mógłbym też nagrać od rana, ale powiem wam, mam napół roboty, jeśli chodzi o mapki zimowe. No robię od zera, powiem wam, no nie wiem, jest od 8 rano do 14, no to troszeczkę czasu spędziłem i wcześniej już kilka dni wcześniej miałem 3 godziny pracy włożone w tą mapę. Powiem wam, że no jest ciężko, naprawdę, ale chcę naprawdę mega zajebistą mapę zrobić na kilka odcinków. No i zaraz po mapie z od zera biorę się na pewno za coś z polskiej wsi albo coś w podobie, żeby no jakaś fajna polska wieś też była zimowa, bo jednak będzie to mega wyglądało, będzie mam nadzieję sporo niespodzianek, to musicie czekać, będą mega fajne świąteczne odcineczki, ale to wszystko mordeczki z czasem, także wyczekujcie, dzisiaj też już miałem tak zrobić troszeczkę świątecznie, mamy tydzień przed świętami niecały, ale tak mówię, kurczę, nie mam ogarniętego jeszcze pokoju tak w 100%, nie mam ogarniętych ramek, bo też mam mega fajne pomysły, żeby to wszystko, wiecie, był ten klimat w tych filmikach i też tak jeszcze mówię, tutaj bez śniegu, bez pana Stasia, to mówię, dzisiaj tak słabo, a chcę ten odcinek na szybkości nagrać w czasie, gdy film będzie mi się wstawiał i w ogóle ja w tym czasie będę sobie dalej siedział nad mapkami. Dobra, myślę, że tyle miejsca to mi starczy. Możemy sobie zgasić. Wysiadamy. Otwórz mnie drzwi. Ładowareczka sobie stoi, jak sami już widzicie, obok kwadronki. Ładowarka oczywiście tutaj z cukrowni od nich. A tu już mam takie wtyki, że i wszystko mogę sobie pożyczać u chłopaków. Więc, o mój Jezu, co tu się stanęło? Coś nie chciała pojeżdżać. Trochę już ogarnąłem. Ogólnie też mam teraz wreszcie wysuwanie przypisane na kierownicy, z tym jest spoko. Czekajcie, zaraz sobie zobaczę, czy mi to działa. Tak, działa mi, także z tym mamy fajną sprawę. Pojadę sobie zawrócić. Tutaj no mało miejsca na tej cukrowni, powiem wam, ale tu wszystko te 60-kami odwożą rozklekotanymi takimi, więc miejsca dużo nie potrzebuję. Ja troszkę nowszy sprzęt tutaj mam, więc no nie ma się co dziwić. Dobra, my sobie załadujemy wapno. Jak powiem wam, dawno takiej fajnej akcyjki nie miałem, troszeczkę daleko odwozić, no ale tutaj sami widzicie, miejsca nie mam. Mógłbym wprawdzie tu jeszcze bardziej cofnąć, ale później bym miał ciężko wyjeżdżać, to nie ma sensu, abym to robił. Więc mordeczki, no teraz w tym tygodniu nie wiem jak będzie na święta z odcinkami, ponieważ no wiadomo, święta, nie będę też siedział na komputerze Bóg wie ile czasu. Postaramy się z chłopakami coś po prostu wam ponagrywać. Później po świętach też nie wiem jak to będzie, chcę więcej czasu sobie spędzić tak poza komputerem, bo ile też można, w końcu raz w roku tylko są święta, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale postaram się, aby ta aktywność po prostu nie spadła, bo jak sami widzieliście przez ostatnie 3 tygodnie, no to jest taki rekordowy czas, bo naprawdę był chyba jeden albo dwa dni przerwy, takie bez odcinka, ale czasami był po 2 odcinki dziennie. Więc no mam nadzieję, że mi to wybaczycie mordeczki, już dawno takiego okresu nie było, gdzie cały czas praktycznie wstawialiśmy sobie filmy. Dobra, wiecie co, nie będę też za przedobrzał z tym, szkoda mi tutaj Bredala. Dobra, cofnę sobie ładowareczką, myślę, że sporo tego wapna pójdzie, bo chcę dać dużo, w tamtym 2 lata albo 3 lata do tyłu dopiero wapno tam było dawane. Dobra, już sobie łyżkę zapełnię.
Dobra, możemy wysiadać i spadamy sobie ją powoli. Jak widzicie, jakieś tam pieniążki mi często ubywają, ale to mówię, to wszystko z racji tego, że cały czas na budowie coś się odbywa. Na razie dzisiaj nic ciekawego, chyba nowego nie ma, więc od poprzedniego odcineczka się za dużo nie zmieniło. Dobra, możemy sobie zarzucić. A, mam spację kliknięte, mówię, co się dzieje, że nie mogę kamery wziąć. Czekajcie, a radyjko jak tam jest? My radio. Czekajcie, ja tu wiem. A, może to sobie lecieć zresztą. Nie podgrywałem nic nowego, nie będę oszukiwał. Mam nadzieję, że na następne odcinki, czyli te bardziej takie już świąteczne, raczej pojawią się mordy jakieś fajne, no takie wiecie, klimatyczne nutki, które będą tutaj w tych odcineczkach. No ale co wam mogę powiedzieć, naprawdę od zera chcę mega odwalić, chcę, aby tych odcinków z serii od zera przynajmniej było po 3 do każdego z takiej zimowej mapki. Nie będzie tak jak w tamtym roku, teraz już ogarnę, aby normalnie można było odśnieżać miasto. Będzie każdy z nas odśnieżał sobie jakieś zwierzęta, tartaki, sraki i owaki. Na pewno będziemy, myślę, coś fajnego wymyślić właśnie z że tak powiem, z piaskowaniem dróg. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Kurczę, coś się głośno to radio, czekajcie. Nie jest na 20, jest na 20, o. Dobra. A tu mam zmienianie chyba, nie? O, ja to tą nutkę lubię, jak sobie ona gra tu na Polski, naszej wsi. Dobra, możemy sobie powoli tu zjeżdżać. Pole jest dość duże, bo ogólnie mordeczki jeszcze chyba tutaj nie byłem. Nie pokazywałem wam co i jak, ponieważ pole się zmieniło. Zostało ono poszerzone, drzewa zostały wycięte z miedzy i na ten sezon zostało poszerzone. No nie było akurat kiedy, ale nie przypisałem sobie oddalania się. O, właśnie o taki właśnie bredal mi chodziło, aby, że tak powiem, był ten kurz. Kiedyś zawsze pamiętacie, w każdej akcji się w wapnowaniu bawiłem, że był ten kurz, były te animacje, naprawdę to mega fajnie wygląda, mam nadzieję, że i dzisiaj też nie wyszło nam aż tak źle. Nie chciałem, aby jakoś to mega wpłynęło na płynność gry, dlatego też nie wariowaliśmy, jak, nie wiem czy pamiętacie, rok temu z akcji wyłożenia wapna rozrzutnikiem Union, tam chyba, nie wiem co to był, MF i New Holland oczywiście też w rolach głównych, woziliśmy sobie to wapno, to no, ten rozrzutnik, powiem wam, na całą wieś biało było jak nic. Myślę, że czekajcie, z 13 na godzinę można było to wapno powywozić, bo naprawdę my się tego nawozimy, 7 ton na hektar, ile damy? Nie wiem, szczerze, myślę, że tak po 6 ton na hektar możemy sobie rzucić. O kurczę, ale tu będzie szło 50% w jedną i w drugą obiadę. No nie wiem, czy nie za dużo nawet ustawiłem, no ale tak było w tamtym roku ustawione, więc już nic nie zmieniałem sobie. Więcej po prostu sobie pojeździmy, żeby nam się nie nudziło. A on dość w miarę szeroko bierze, więc myślę, że moment zrobimy sobie to pole. Jeszcze chciałem zwapnować to pole na dołku, co tam jest. Za tym polem właśnie dużym, które w poprzednim odcineczku oraliśmy i wywoziliśmy obornik. Jak ktoś nie widział, to bardzo serdecznie zapraszam, naprawdę mega, mega fajna akcja była. I naprawdę z panem Stasiem sobie troszeczkę popracowaliśmy. Oj, tu to będzie trzeba uważać. Ale chyba będzie git. O, już troszeczkę nam się breda zaczął brudzić. A, no to zawsze w wapnowaniu tak jest. Ja w tym roku u siebie no nie wapnowałem. Powiem wam wreszcie dzisiaj. No, przy konkretnym mróz. Tak mi Leon zamarzł, dostał na dworze całą noc, że byłem w szoku. No z 10-15 minut musiał pochodzić, żeby wreszcie się rozgrzał i można było cokolwiek szybami zrobić. No teraz przydał mi się jeszcze śnieg, bo nie ukrywam, no ostatnio popadał. Naprawdę mega fajnie to wyglądało. No ale co z tego, jak w nocy nagle rano się zrobiło plus 2 i wszystko się roztopiło. A teraz tak ta ziemia zmarzła na podwórku, te kolejne to wszystko tak pozamarzały, że naprawdę uwierzcie, ciężko się jeździ. Miałem utwardzić to podwórko, no ale czekamy jednak do wiosny, bo no mieliśmy teraz po tym wszystkim, ale te deszcze ciągle padały i padały, zresztą sami wiecie jak było w tym roku z tą pogodą. Troszeczkę słabo utwarte podwórko, gdyż deszcz pada, bo tego nigdy się idealnie nie zrobi, trzeba to na spokojnie sobie zrobić. A i też w tym roku całego materiału nie miałem kupowanego, aby to podwórko tyle co chciałem, żeby utwardzić, więc na spokojnie na następny rok sobie skołujemy. Kurczę, trzeba będzie zrobić jakiś fajny, podsumowujący odcinek. Mam nadzieję, że będzie jakaś chwila, no bo chłopaki tutaj przyjeżdżają na Sylwestra, przed Sylwestrem wręcz już.
Także coś sobie ogarniemy, kiedy łada się stream, też jeszcze nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie z czasem, bo naprawdę dużo, dużo planów mam na najbliższe tygodnie, miesiące i w ogóle, więc zobaczymy jak to tam w ogóle wszystko wyjdzie. Bronuś też powinien, może z Bronusiem właśnie coś nagramy sobie, jakiś taki podsumowujący, czy poczekamy na Dasia, zobaczymy, naprawdę jeszcze sam nie wiem jak to wszystko wyjdzie z czasem i akurat z chłopakami, żeby idealnie wyszło. Dobra, no spokojnie, kurde, powiem wam, chciałem na początku tego Newfoundlanda zmienić, ale jak popatrzyłem na te ciągniki, te wszystko jakie są w tej grze, to naprawdę uwierzcie, że zasługuje ten ciągnik na to, aby tutaj po prostu być. Fajny, prosty skrypt, ale mega ładnie wygląda i sam się już do niego przyzwyczaiłem, ale jak będziemy na pewno wymieniać to na coś też już dużego, fajnego. Ale to jeszcze myślę, że nie czas na to, na razie trzeba skupić się nad tą oborą. Chciałbym, żeby ona do zimy już powstała, żeby na wiosnę można było wprowadzać. Dobra. Mogę sobie włączyć. O, radio nam zgasnęło. Dobra, czekajcie, wsiądniemy sobie. O. A tutaj niestety no radyjka nie ma. Nie, żartuję, możemy sobie rozpalić. A niech sobie to też leci. Pendrive ten sam przyniosłem tam na chwilę, żeby było. Czekajcie. O. Spoko z tym wysuwaniem. Ale ładnie to wygląda, powiem wam. Troszkę boli sam fakt taki, że naprawdę farming jako sam siebie nie wymyślił jeszcze wapna. Zawsze wychodzi to wapno, że tak powiem, oddzielnie. A nigdy nie było dodane jako oryginalna, że tak powiem, funkcja do gry. Tak samo jak z sieczką. No tutaj naprawdę w tym roku ta sieczka wyszła bardzo szybko jak farming. No ale czemu farming tego nie zrobi, tak? Już żeby na oryginalnej tej mapie była ta sieczka i w ogóle, no kurczę, to już powinni pamiętać, tym bardziej, że ta sieczka daje 10% nawożenia, więc to jest naprawdę mega realne, ponieważ no po to właśnie ludzie często tną na sieczkę, żeby nie zabierać stromy, nie zabierać tych wszystkich rzeczy z gleby, które znajdują się w słomie. Dobra, my już znowu mamy pełniuśkę. No powiem wam, że kurczę, troszeczkę tą kupę zniweluję, ale raczej taki odcinek dzisiaj jest 25 minut, maksymalnie 30, ponieważ no wiecie jaki mój internet jest, ja mam nadzieję, że ten, no nie, internetu niestety jeszcze nie ma, bo widzę po lampce na routerze. Ja mam nadzieję, że zaraz mi włączą, zresztą i tak chyba będę dzwonił, bo to przechodzi wszelkie granice, żeby ten internet mi tak w ostatnim czasie do dupy chodził. A ileż można płacić i odbierać tą usługę w wszelaki jakiś sposób. Było wszystko dobrze do pewnego czasu, aż w końcu firma się zmieniła i mówię, teraz taka troszkę kpina, że tak powiem, z tego jest. Niby wiecie, fajnie, bo nie ma limitu i w ogóle teraz ciężko o takie internety. Praktycznie z kim nie gadam, to każdy o jaki mega zajebisty internet, a niestety limitu. No to fajnie, bo nie ma limitu, no jest ten słaby internet, no ale chociaż można było wymagać od tego, aby on był, a nie rozłącza go na 4 godziny, jest, był, poczekajcie. Za 2 godzinki teraz był, już fajnie, szczęśliwy i może to i lepiej, że rozłączyło przed odcinkiem niż w połowie, by pana Stasia tutaj nam wywaliło i troszkę słabo by to wyglądało. A tak to chociaż jako taką w miarkę sobie z wami na singlu dzisiaj ogarniemy to. Kurczę, by się fajne było jeszcze, wiecie, ten taki płynny ruch w środku. Dobra, myślę, że czekajcie, biegamy sobie tu. Co jest? Serio? O, dobra, tu może zostać. Nie wiem czemu tak się mi się przyłączyła do tyłu nutka. Kurde, tutaj jeszcze przez ten cały gaz. Ja mam taki cypelek, tak to zobaczcie jakie to pole naprawdę dość duże wyszło. Teraz fajnie będzie je uprawiać. Myślę, że kolejne odcinki... No właśnie, nawet chciałem sobie przeczytać komentarze z poprzedniego filmiku, no bo tak jakoś nie czytałem wcześniej, bo nie było sensu, bo bym zapomniał. A tak to mówię, przeczytam sobie przed całą odcinkiem. No oczywiście, idealnie w tym momencie, w którym odpalałem sobie kanał, i dalej w tym całym momencie wyrzuciło mi internet. Ja mówię, no to super fajnie, przeczytałem sobie. Ale raczej chyba będziecie tutaj chcieli, no bo w końcu realna seria tą jesienną wersję, więc myślę, że może od następnego odcinka już ta jesienna wersja się pojawi, żeby to już po prostu wszystko ze sobą współgrało. Troszeczkę, no wiadomo, na tej serii na zimę będziemy musieli jeszcze chwilkę poczekać, kilka jakichś odcinków z jesieni, ale niedużo, on się pojawi. Myślę, że jakiś właśnie... O Boże, 19 na godzinę.
A my żeśmy przeszyprzyli teraz. Będę chciał, aby właśnie było jeszcze jakieś agregatowanie, czyli uprawa. Będę chciał, żeby były jeszcze jakieś siewy. Szczerze? Nie wiem. Myślę, że to by było na tyle. A, i orka oczywiście, tak. Jeszcze orka mi tam została, także no tak, myślę, że 3 odcinki. 2-3 odcinki. Z samej uprawy myślę, że też by było spoko. Dobra, jeszcze tutaj sobie polecimy. No myślę, że będzie w sam raz. 15 minut odcineczka już mamy. Myślę, że jeszcze ten jeden zestawik, powinien mi tam starczyć. Raczej na tamtą stronę. No, bo jeszcze tutaj mi zostanie, żeby objechać chociaż do słupa. No i będzie git, także z tym mamy spoko. No i mówię, chociaż fajnie, bo teraz ta seria raz w tygodniu jest, no jeśli chodzi o teraz odcinki w tym tygodniu, ja będę dzisiaj, nie wiem do której będę siedział, pewnie będzie to dość późno, także możecie zostawić ofensywną łapkę w górę, mordeczki, tak dla zachęty po prostu, żebym później sobie wbił, zobaczył jak zajebiście odcinek poszedł i że mi się chciało działać i będę siedział dzisiaj naprawdę bardzo długo raczej z tą mapką moją, czyli z od zera. Od razu też prawdopodobnie, gdy ją skończę, biorę się za polską wieś i prawdopodobnie nie wiem, czy nie będę, bo czytałem sobie komentarze, nie wiem, czy nie będę brał się za polską wieś od nowa, w sensie, że od zera zaczynam, budynki wymieniam tak jak chcieliście, zachowam raczej ten kształt, że tak powiem, tej wioski, tego wszystkiego, żeby to tak w miarę wyglądało. Od razu też powiększę troszkę pola, tak po prostu powiększę je, połączę też, żeby to już wyglądało. Żeby można zacząć było sobie jakieś fajne odcinki z odświeżania. Chyba, że no naprawdę będzie ciężko mi z od zera i w ogóle dzisiaj tego nie skończę, no to po prostu przerobię sobie starą mapkę, bo nie chcę też na szybkości, wiadomo, robić. No bo jednak mapą tą polską też bym parę dni musiał raczej posiedzieć, bo teraz jeszcze wiadomo, jest troszkę rzeczy do zrobienia, powiem wam, trzeba jakieś zakupy na święta i w ogóle jest tego od groma. A też sami wiecie, jakie są kolejki wszędzie i w ogóle, więc jutro wtorek, mam jeszcze ortodontę, mam fryzjera, wszystko jednego dnia tak sobie złożyłem, żeby jak już stracić, to chociaż jeden dzień, a nie dwa dni. Raczej później po południu przyjadę do domu, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, nic nie jadzie, tu całe szczęście, cisza, spokój, jak to na wsi, jeżeli mamy normalnych sąsiadów oczywiście, tak. I mykamy sobie, postaram się już, mówię, na następne odcineczki, teraz akurat od zera wpada na 100%, no na 90%, mam nadzieję, że ten internet będzie i nas na 90%, no na 100% to na pewno nagramy, jeśli ten internet będzie. Nagramy oczywiście od zera na jutro i będziecie mieli jeszcze nie zimowe, jeszcze prawdopodobnie teraz przypada po jednym odcinku do każdego, czyli wtorek, środa, czwartek, od piątku by dopiero były nowe. Zobaczymy, no bo na pewno musimy zrobić kiszoneczkę. Mam nadzieję, że nam się to uda. Teraz jeszcze będzie nowa sieczkarnia, więc raczej na szybkości nam to wszystko wyjdzie. Dobra, sobie zawinę. Od razu jednak lepiej teraz niż później z pełnym sobie cofać. Ogólnie jeśli chodzi o muzykę, no powiem wam, dzisiaj od rana zostawiłem sobie, nie wiem, pogubiłem się w necie, tak najlepiej zawsze jest szukać do filmu. Nie wiem co jest, kurczę, do żniw od siebie mam. To ogólnie, ta piosenka, która teraz ja ci wspominałem, że będzie w kukurydzy, szczerze, kurde, zacząłem robić kawałek i tak jakoś nie wiem, ciężko jest. Czy straciłem już kompletnie wenę, czy po prostu nie umiem pracować już na tej muzyce takiej, jakiej kiedyś była. Zresztą takiej muzyki już też nie ma, więc no tu jest na co narzekać, bo naprawdę chciałbym, aby, no... Ostatnio nawet miałem zamiar wziąć jakąś starą muzykę ze swojego filmu. Starszego jakiegoś, ale te najlepsze filmy, jakie się zaczęły pojawiać pod taką naprawdę fajną muzykę, to raczej już je pamiętacie i wątpię, żeby wam się chciało dwa razy pod tą samą muzykę oglądać, więc z tym jest troszeczkę słabo. I teraz, no mówię, tutaj ten początek, no wiecie, to jest bez słów muzyka, więc tutaj wszystko, nie lubię właśnie czegoś takiego, bo wszystko jest, że tak powiem, na jedno kopyto. Można by było dociąć ujęcia, że tak powiem, na trzy długości i one przez cały film będą wszędzie każde pasować, tak? U początku jest inna, refren inna i... Fajne jest tutaj to uderzenie, jest jak sami słyszycie, bardzo fajna nuta, ale no brakuje tego początku, żeby ktoś coś pośpiewał, żeby były fajne słowa, mój Jezu, tutaj... ładowarką odjechali na to, na wapno chyba. No i to z tym troszeczkę jest słabo.
ogólnie następną znalazłem, no to fajne słowa i w ogóle, ale kurczę, bardzo długo, nie wiem, półtorej minuty chyba potrzebuję, albo nawet dłużej, żeby od początku zaczyna się śpiewanie i tam w ogóle wjazd do refrenu, tak? Refren jest fajny, słowa są fajne, no mówię, to za długo trwa, to też takie półtorej minuty stracę, no nie powiem, dużo materiału, a później gdzie to jeszcze zrobić refren i przynajmniej kolejną część, no bo zawsze raczej tak już robiłem te filmiki. Raczej w takim stylu chcę zostawić. Nie wiem, czy jeszcze będę robił tą mapkę akurat. I tak skupiam się na farmingu teraz. Może coś znajdę ciekawego. Choć już tyle przeszukałem. No jest jeszcze, no mam tą jedną, którą mam już długi czas. I się tak po prostu zastanawiam, czy ją brać, czy nie. Nie będę wam pokazywał. Muszę sam najpierw zobaczyć, żeby znowu nie było, czy to będzie fajnie wyglądało, czy też nie. Jest to stara nuta w odnowie, w takim no dość znanym wam już remixie i w ogóle, ale te stare nuty najfajniej się przyjmują zawsze na kanale, że tak powiem. Dobra, odpalamy, koguty załączamy i możemy sobie śmigać. Kurczę, no muszę to przybliżanie zrobić, bo tak to na myszkę muszę sobie podchodzić. A i tak nie jest źle. Ogólnie też dzisiaj z Atasiem, jak mi się film będzie wrzucał, raczej zrobimy przysiad na mody i poszukamy coś, aby oczywiście ruszyć po sąsiedzku. A daj, żeby tutaj sobie jakieś modziki wymienił, bo troszeczkę wymienimy jednak. Żeby nam się po prostu to nie powtarzało, ale ja u mnie większość dostanie. Może co wymienię, to tylko ciągnik. Bo kurczę, o Jezus Maria, kurwa, prawie wypadek był. Akurat miałem na tył ustawione. I ja może to sobie wymienię, to tylko ciągnik z turem. Chociaż jeszcze zobaczę, jeżeli coś w ogóle znajdę, tak? Bo no jest ciężko, sami wiecie. Żeby był jakiś mod, który naprawdę będzie fajnie nam grał i nie będzie nam lagował. Dobra, my sobie tutaj, a już górą pojadę, to akurat do poprzecznika, zrobię drogę trochę skamować, bo no łośkę by nam urwało jeszcze w Holandzie. Więc no zobaczymy jak to będzie z tym, bo chciałbym coś fajnie, tak na święta chociaż, żeby się wreszcie przełamać, żeby coś wrzucić, no bo kurde w tym roku to, no tak mega mi się podoba ten film z Mokrzyna i mega nuta mi się trafiła, to nie ukrywam. I więcej by się przydało, no ale oczywiście wpisując ten tytuł, remixerów, tego to wszystko, no nic ciekawego nie trafiłem, to jest właśnie szkoda. Bo niektórzy często mają jedną fajną nutę i jest koniec. Ale miejmy nadzieję, że coś teraz ciekawego nam się znajdzie. Co tu jest? A nie mam naprawdę... O Jezus, ale błota tutaj. Dobra, wiecie co, włączymy to radio. Ta, trochę dźwięków silnika trzeba posłuchać. Ua, no się wredalek ładnie tutaj ubrudził. Proszę, proszę. Dobra, tutaj trzeba rozrzucić. Tu trzeba by było przekłamposzować w tym roku, powiem wam. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że powinienem ogarnąć. Ogólnie mordeczki, nie wiem czy widzieliście, ten puch dłutowy, który testowałem sobie tydzień temu w poniedziałek. Tak, chyba tak, akurat taki poniedziałek to był. Lub to już dwa tygodnie temu. Oczywiście wyszedł od VLN-a. To kto chciałby sobie go pobrać, to zapraszam. Jak nie zapomnę, wstawię wam link właśnie pod tym filmikiem. Ale jest też chyba już dostępny w farmingu, z tego co się nie mylę. Albo czy tam jeszcze nie akceptowali. Ale nie akceptowali, bo ludzie napisali, żebyśmy go wzięli właśnie na serii od Ara. Także zobaczymy, bo naprawdę mega fajnie wygląda. Szkoda, że 3 metry. Ale zobaczymy. Naprawdę dzisiaj jeszcze od obrączka od Ara sobie nagramy na spokojnie, więc... Patrzcie jak to fajnie na taśmociągu wszystko nam wynosi. No kurde, peka. Naprawdę mega fajnie to wyszło. Myślałem, że jeszcze zdążymy sobie tamto pole. Ale zobaczcie, mamy kurcze 25 minut i raczej mi to starczy. O, tu będzie trzeba naprawdę przegłęboszować. Sami zobaczcie jakie to chwasty, nie chwasty, to wszystko udało się poogarniać. Więc duże pole, nie wiem co sobie tu zasiejemy, muszę pokminić właśnie, muszę sobie rozpisać też tutaj inne kartki z innych serii wiszą i co i jak, gdzie i po co, na co. Więc zobaczymy sobie jak to wyjdzie. I co mordeczki, w tym odcinku to by było na tyle, bo też mówię, chcę wam go jak najszybciej wrzucić. Możecie napisać co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku, czy już robimy sobie właśnie tą serię jesienną, czy też nie. Także mordeczki, co ja wam bardzo serdecznie dziękuję, już mam nadzieję, że na następny odcinek pan Stasiu oczywiście z nami będzie i coś ciekawego się we dwójkę porobi i będę chciał na pewno jeszcze jakiś fajny, tak
po prostu klimatycznie świąteczny odcinek nagrań. Może właśnie to z tej serii będzie podsumowanie, także czekajcie, bo widzę, że jest naprawdę mega, mega aktywność na tej serii, nawet większa niż na Ocera, także to mnie mega cieszy, mordy. I co, ja wam dziękuję, do kolejnego odcineczka i na razie, mordy, trzymajcie się, piąteczka, cześć!